To jest szkło uranowe, a nazywa się tak, bo jest barwione małą ilością związków uranu. Cześć, nazywam się Damian i zajmuję się promocją i pokazywaniem rzemiosła, rękodzieła, polskiej sztuki i ciekawych miejsc nie tylko w Warszawie. Jeśli te tematy Was interesują, to zachęcam do obserwowania mojego kanału. Historia szkła uranowego rozpoczyna się w XIX-wiecznych Czechach, a konkretniej w miejscowości Bohemia. A jeśli miałbym mieszkać gdziekolwiek w Czechach, to właśnie Bohemia brzmi dobrze. Rzemieślnik Tom Franz Anton Riedel eksperymentował z dodawaniem różnego rodzaju barwników do swojego szkła, dzięki temu uzyskiwał ciekawe kolory. Tak trafił na związki uranu, dzięki którym uzyskał dwa ciekawe kolory. Te odcienie były na tyle ciekawe, że nazwał je od imion swoich córek. Na cześć Anny Anna Gelbe, a na cześć Lenory Lenora Gryne. Szkło uranowe cieszyło się ogromną popularnością na całym świecie. Trafiło nawet na dwory do księżniczki Sisi czy królowej Wiktorii. W Polsce szkło uranowe produkowane było w słynnej Hucie Ząbkowice, w Sułkowicach Śląskich. I to właśnie wyroby Huty Ząbkowice są najbardziej poszukiwane przez polskich kolekcjonerów. W latach 30. XX wieku świadomość promieniotwórczych właściwości uranu stała się większa. Ludzie zaczęli się bać używać tego szkła, a także sam pierwiastek był używany w celach zbrojeniowych, więc produkcja zanikła. Obecnie szkło uranowe możemy znaleźć w domach naszych rodziców czy dziadków, a także w antykwariatach, na targach, czy w internecie. I właśnie to, co tutaj widzicie, to, co tutaj wystawiłem, są to rzeczy, które udało mi się dorwać gdzieś przez internet. Wbrew pozorom nie będziemy dzisiaj robić sobie paznokci. Ta lampka daje światło UV i mam taką zwykłą latarkę, taką, którą możemy na przykład wziąć na targ staroci po to, żeby poświecić na szkło uranowe. Ta lampka przy podświetleniu szkła uranowego daje taki oto blask. Chociaż też słyszałem, że niekoniecznie, że może być też prawdziwe szkło uranowe, czyli takie, które ma związki uranu, ale nie dające tego blasku. Nie wiem. Wiem natomiast, że w ten sposób możemy zweryfikować, czy mamy do czynienia ze szkłem uranowym. I tutaj na przykład, jak widzimy, ten kieliszek świeci, podświetlona nie świeci, więc tutaj ta kwestia szkła uranowego jest bardziej dyskusyjna. Ta patera, która bardzo mi się podobała, no też tego charakterystycznego błysku nie ma. I o, i ta miseczka też nie ma. Ale za to ta już pięknie nam się świeci. No chciałem to nagrywać wieczorem, żeby ten blask był bardziej widoczny, ale jesteśmy w trakcie dnia, trudno. Trzeba grać tymi kartami, które ma się na stole. Prawdziwi kolekcjonerzy, ludzie, którzy zbierają szkło, mają całe gabloty podświetlone UV po to, żeby ten blask był widoczny. Teraz mała stawka z kuchni mojego kolegi Kuby, który był na tyle miły, że ugotował dla mnie tajskie danie. Idea była taka, żeby pokazać, że nie boję się korzystać ze szkła uranowego, zanim sprawdzimy je licznikiem Geigera. Przyjechałem właśnie pod dom kucharza. Mam nadzieję, że nie poznacie, gdzie to jest, bo mnie zabije. No muszę jakoś przetestować to szkło uranowe. No i wiadomo, że nie mogę go testować na maku, czy tam jakaś wrona kracze. Więc wybrałem się do najlepszego kucharza, jakiego znam. Do kucharza, który zrobi mi jedzenie, poda mi je na tym szkle uranowym, no i zobaczymy, czy będę po tym świecił. Przyniosłem sprzęt, mamy tutaj szkło uranowe. Nie wszystko wykorzystaliśmy, ale na paterze znajduje się Pat Krapao, ponieważ niedawno wróciłem z Tajlandii. Cały czas się inspiruję i cały czas gotuję tajsko, bo zatęskniłem za ich kuchnią, a to jest jedno z moich ulubionych tajskich dań. No, ja jestem ciekaw, czy będzie piekło dwa razy. Nie, no, specjalnie dla Ciebie zrobiłem trochę łagodniejszą wersję. Myślę, że dasz radę. A powiedz mi, jak byłeś w Tajlandii, to rzeczywiście dawali Ci takie ostre jedzenie, czy takie po europejsku? No, po europejsku. Tam mnie chyba nikt nie brał na poważnie, bo zawsze prosiłem o wszystko extra spicy. Niestety nie było nic takiego, co mnie pokonało. To myślę, że Ty pokonasz to, a nie to pokona Ciebie tak samo. No, tak więc... W ogóle mam tutaj kieliszek i tak naprawdę to jest chyba jakiś świecznik czy coś, no, ale na potrzeby dzisiejszego nagrania sobie wleję trochę wody do tego. Dobra, to lecimy z tym koksem. Widzę, że jest klejący się ryż, czyli tak jak powinien być. Dokładnie. I co powiesz? Bardzo fajne. Jak jest bardzo intensywny, wytrawny sos, taki pełny umami. Mleko łagodzi lepiej podrażnienia niż woda. Woda to nawet tylko rozprowadza. Tak, byłem głodny, oni tutaj kazali, trzy razy to odgrzewali, zamiast mi dać od razu jeść, a nie wiem, po prostu. Umów się na jakieś nagrywki. Takie uroki YouTube'a. Mam tutaj miniaturowy licznik Geigera, dziękuję Olu. I przy jego pomocy sprawdzimy, czy promieniowanie różni się, czy wzrasta, kiedy zbliżamy go do szkła uranowego. Więc włączamy.
On działa w mikrosiwertach. Tutaj jednostką wyświetlaną są mikrosiwerty. Tło no, różni się zależnie od tego, gdzie na świecie jesteśmy, dlatego ciężko mówić o jakiejś normie, ale powiedzmy, że do 20 mikrosiwertów jest to akceptowalne. No teraz pokazuje mi 1, 3. No i zbliżając tutaj nie widzimy żadnej różnicy, więc tak jak zakładaliśmy na początku, jest ono, o, skoczyło do 5, jest nieszkodliwe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zwykle tworzę krótsze formy, dlatego możecie kojarzyć mnie z Instagrama, TikToka czy YouTube Shorts, a może nawet z Facebooka, chociaż kto teraz siedzi na Facebooku. Niemniej te dłuższe formy też mają swój potencjał i chciałbym robić je częściej, więc dajcie znać, co o nich sądzicie i jakie tematy powinienem poruszyć w przyszłości. Mam tutaj jeszcze kawałek misy, o którym w sumie zapomniałem. W sensie mam całą miskę, ale cała miska w transporcie mi się stłukła. Jeśli znacie jakiegoś rzemieślnika, który mi to naprawi, jakiegoś szklarza, który mi to sklei, czy kogoś innego, kto się podejmie takiej pracy, to też chętnie zrobię z tego materiał. Ogólnie, jeśli macie polecenie dobrych rzemieślników... O, ona nie świeci. Jeśli macie polecenia dobrych rzemieślników, to bardzo chętnie skorzystam.